Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Magda Sośnicka-Dzwonek. To jest program Rozmowy na temat w Telewizji Sudeckiej. Dziś Państwa i moim gościem w naszym studio jest poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Smolarz. Witam serdecznie. Witam Panią. Panie pośle, nie jest Pan gwiazdą w Sejmie. Nie lubi Pan chyba, takie odnoszę wrażenie, wystąpień publicznych, bo rzadko jest też Pan gościem innych programów oprócz tych lokalnych u nas, co nas cieszy. No i w ciągu 4 lat kadencji 7 razy zabierał Pan głos z sejmowej mównicy. To jest jakaś celowa Pana strategia? Trudno powiedzieć, że to celowa strategia. Raczej jest to odbicie moich cech osobowościowych. Nie jestem osobą, która koniecznie musi błyszczeć. Istotniejsze dla mnie jest merytoryczne działanie, rozwiązywanie konkretnych problemów. Nie podobają mi się postawy takie, które obserwuje się u niektórych parlamentarzystów, polegające na tym, by uczynić statystyki wystąpień sejmowych celem samym w sobie. Dla mnie istotne jest skuteczne działanie i wydaje mi się, że wiele efektów tego działania było widocznych. Bo taka średnia statystyczna właśnie, o której Pan wspomniał, dla Platformy to jest 46 wystąpień, dla wszystkich posłów 68. Rozumiem, że Pan próbuje nas przekonać, że nie zawsze ta ilość wystąpień przekłada się na skuteczne działanie dla mieszkańców. Rzeczywiście tak jest. Dla mnie najistotniejsze jest działanie na rzecz społeczności lokalnej, powiatu, okręgu wyborczego. Jestem zwolennikiem tego, co od dawna już ogłosiła Platforma, czyli hasła poseł dla każdego powiatu, gdzie działalność posła powinna się skupiać na aktywności dla powiatu, dla okręgu wyborczego, a i mieszkańcy powinni zauważać głównie te działania. Owszem, praca parlamentarna jest sprawą bardzo ważną, jednak w praktyce udało mi się poznać i doświadczyć już tego, że w zasadzie wystąpienia na sali sejmowej nie mają istotnego wymiaru dla konkretnych rozwiązań. Jest to jakby skwitowanie tego, co zostało ustalane wcześniej na zespołach parlamentarnych, na komisjach sejmowych, czy nawet w rozmowach kuluarowych na posiedzeniach klubów. Panie pośle, miał Pan 39 interpelacji, 2 zapytania, 1 pytanie w sprawach bieżących. Co Pan uważa za swój największy sukces? Znowu, jeśli chodzi o największe sukcesy, chciałbym tutaj wrócić do spraw związanych z naszym okręgiem i powiatem. Sądzę, że to, co się zadziało w kwestii oddłużenia powiatu na kwotę 35 milionów złotych w związku z likwidacją ZOZ-u i powstaniem spółki prawa handlowego, to jest coś, do czego przyłożyłem rękę. Nie lubię mówić o swoich własnych sukcesach, niemniej pewnie potwierdziliby to również inni. Mam tutaj na myśli władze powiatu, że moja aktywność w tym zakresie była ponadprzeciętna. Znajomość z posłem Jakubem Schulzem pomogła na pewno. Osobista znajomość również, bo takie działania kuluarowe, jak wspomniałem, mają również znaczenie dla rozwiązywania spraw. Moja aktywność w kierunku pozyskania środków na zadanie pod nazwą uporządkowanie gospodarki ściekowej gmin powiatu dzierżoniowskiego, gdzie udało się spółce uzyskać kwotę z Funduszu Spójności ponad 47 milionów złotych. To również pan prezes wodociągów i kanalizacji mógłby potwierdzić, że w tym zakresie działałem wiele. To zresztą było jedno z moich priorytetów w kampanii wyborczej sprzed 4 lat, tak, i w tym zakresie intensyfikowałem działania, no i ostatecznie udało się olbrzymia dotacja dla wodociągów i kanalizacji dla naszego okręgu wałbrzyskiego. Przed 4 laty obiecał Pan też doprowadzenie do modernizacji drogi Dzierżoniów-Łagiewniki. Tutaj chyba nie możemy mówić na razie przynajmniej o sukcesie. Na razie nie możemy mówić o sukcesie. Jest to rzeczywiście zadanie czy problem, który spędza mi sen z powiek. Dzisiaj akurat prowadzimy tę rozmowę w poniedziałek 22 sierpnia. W Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei odbywa się otwarcie ofert na tę inwestycję.
wymaga ona olbrzymich przygotowań. Przypomnę, że jest to kwota 95 milionów złotych, a więc znowu olbrzymia inwestycja na naszym terenie. Dziś otwarcie ofert, no i przy sprzyjających okolicznościach, to znaczy przy wyborze oferenta, braku protestów, sądzę, że w najbliższych tygodniach uda się podpisać umowę z wykonawcą. No, marzyłbym, żeby to się zdarzyło przed wyborami parlamentarnymi, to wtedy uznałbym, że coś konkretnego się w tym względzie zadziało. Jeśli nie podpisanie, jeśli nie w najbliższych tygodniach, to w najbliższych miesiącach na pewno wykonawcy wejdą na budowę modernizacji tej drogi. Podczas poprzednich wyborów parlamentarnych przed 4 laty uzyskał pan ponad 8200 głosów. Na jaki wynik, na jakie poparcie liczy pan w tegorocznych wyborach? Sądzę, że nie powinno być to poparcie niższe. Poprawiłem nieco swoją pozycję na liście Platformy o jedno oczko z 4 na 3. To powinno mieć jakiś wpływ. Sądzę, że to jest dowód na to, że organizacja oceniła właściwie moją działalność i dla Platformy, i dla kręgu wyborczego, i w Sejmie. To po pierwsze. Po drugie, sądzę, że w poprzednich wyborach część głosów przeznaczonych dla mnie, tak powiem w cudzysłowie, zostały postawione przy nazwisku Zbigniewa Chlebowskiego, który wtedy był liderem naszej listy i dostał bardzo dużą ilość głosów, ponad 50 tysięcy. Poza tym sądzę, że wiele osób z tych, które głosowały na mnie 4 lata temu, będą o tym pamiętać i ocenią właściwie moją pracę, a to nie tylko te elementy, o których wspomnieliśmy do tej pory, ale również chociażby wspomnę o tym, że dzięki mojemu zaangażowaniu w ostatnich latach prawie 1000 osób zostało zaszczepionych, to już tak względy takie społeczne czy medyczne, zaszczepionych przeciwko grypie i pneumokokom nieodpłatnie. Ta akcja jest akcją cykliczną wraz z fundacją Salus Pro Familia, w której jestem członkiem Rady Nadzorczej. Ona będzie kontynuowana jeszcze w tym roku. Kolejne szczepienia zostaną przeprowadzone. Akcje edukacyjne wśród młodzieży, pogadanki w szkołach, zwiększające świadomość młodzieży, świadomość obywatelską, to również bardzo istotne elementy. Mam również zasługę, powiem, z mojego punktu widzenia bardzo istotną, a mianowicie byłem pomysłodawcą rozwiązania polegającego na wprowadzeniu dnia wolnego w dniu święta Trzech Króli w zamian za likwidację w kodeksie pracy przepisu mówiącego o odbieraniu dni wolnych za święta wypadające w soboty. To brzmi może nieco zagmatwanie, niemniej doprowadziłem, czy byłem pomysłodawcą rozwiązania kompromisowego, które dla tych, dla których bardzo istotnym było wprowadzenie dnia wolnego w święto Trzech Króli. Udało się to zrobić w zamian za likwidację kontrowersyjnego przepisu o dniach wolnych właśnie odbieranych za święta przypadające w soboty. Dzięki temu gospodarka nie straciła poprzez wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy, a z kodeksu pracy zniknął ten kontrowersyjny przepis. Mówimy tutaj o kwocie dla gospodarki rzędu 4 miliardów złotych rocznie. Gdyby święto zostało wprowadzone, gdyby dzień wolny został wprowadzony bez likwidacji tamtego przepisu. No, nie przypisuję sobie sam oszczędności dla budżetu w kwocie tych 4 miliardów złotych, czy dla, może nie dla budżetu, ale dla gospodarki w kwocie tych 4 miliardów. Niemniej na pewno dzięki temu kompromisowemu rozwiązaniu udało się doprowadzić dobrego przepisu, do realizacji dobrego przepisu. Panie pośle, niebawem rusza pana kampania, lada dzień. Mają otworzyć wicemarszałek Sejmu. Jaki ma pan pomysł na kampanię? Czy to będzie kampania agresywna, negatywna, czy raczej inna?
Nie, zdecydowanie nie. To również nie stoi w zgodzie z moimi cechami osobowościowymi. Zawsze dążyłem do kompromisu, do merytorycznych rozmów na temat przyszłości. Kampania, no oprócz tej wizualnej w telewizji, na słupach, billboardach, będzie nakierowana na bezpośredni kontakt z wyborcą. Już w najbliższy weekend wraz ze swoją córką, która w tym roku wkroczyła w pełnoletność, więc będzie miała okazję po raz pierwszy głosować. Wraz z moją córką organizuję dla młodzieży takie spotkanie towarzyskie, w którego programie będzie oprócz jakiejś zabawy polegającej stricte na tańcach, będzie polityczny Hyde Park, będzie możliwość zaśpiewania sobie karaoke, rozmów jakichś krótkich pogadanek na ten temat z rówieśnikami mojej córki, a więc z 18-latkami, którzy będą po raz pierwszy oddawać w tych wyborach głos. Później wspomniana inauguracja kampanii 4 września, na którą zaprosiłem pana marszałka Stefana Niesiołowskiego. Prezentacja moich spotów wyborczych. Konwencja polegająca na prezentacji programu, mojej sylwetki, dotychczasowych dokonań. Wiele imprez, na których będę się spotykał z mieszkańcami tych masowych dożynek, których teraz będzie wiele. No i kulminacja tego typu spotkań na prezentacjach dzierżoniowskich, gdzie będę wystawiał swoje stoisko. Tam również będę bezpośrednio kontaktował się z wyborcami. I wreszcie 1 października w Bielawie na stadionie Bielawianki z okazji 65-lecia klubów Bielawianki i Lechii, mecz Old Boyów tych klubów poprzedzony meczem młodzików, jakichś drużyn młodzieżowych, połączony z festynem również i kontaktem z wyborcami. Także tak sobie to wyobrażam. Panie pośle, jak pan myśli, czy afera hazardowa i afera korupcyjna związana z kupowaniem głosów w Wałbrzychu, gdzie o Platformie mówiło się bardzo dużo, raczej w negatywnym świetle, odbierze wam jako klubowi parlamentarnemu miejsc w Sejmie? Platforma jest takim ugrupowaniem, które bardzo szybko wyciąga wnioski z niepowodzeń, jakimi były bez wątpienia te sprawy, o których pani wspomniała. Myślę, że te wnioski polegają na tym, że prezydent Kluczkowski nie jest już prezydentem Wałbrzycha, sam złożył rezygnację, że Zbigniew Chlebowski nie został wystawiony w nadchodzących wyborach jako kandydat Platformy. A probierzem tego, że takie postępowanie jest właściwe, były chociażby ostatnie wybory prezydenckie w Wałbrzychu, gdzie pan Roman Szałemej przy bardzo dobrą, jak na tę porę roku, frekwencji uzyskał bardzo dobry wynik. Był to nie był kandydat Platformy, panie. Był popierany przez Platformę, był kojarzony z Platformą, był komisarzem w Wałbrzychu, delegowanym przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, zdecydowanie kojarzony z Platformą. W związku z tym mieszkańcy Wałbrzycha, bo tam głównie koncentrowały się te afery, nazwijmy, mieszkańcy Wałbrzycha pokazali w ten sposób, że jeśli umie się wyciągać wnioski z niepowodzeń, jeśli pracuje się, nie bacząc na to, że pewne sytuacje nie sprzyjały tej działalności, że można te przewinienia wybaczyć i można na nowo powierzyć mandat kandydatom Platformy, czy popieranym przez Platformę. Panie pośle, na koniec powiedzmy może jeszcze 3 najważniejsze priorytety na najbliższą kadencję, jeśli udałoby się panu wejść do Sejmu. Kontynuacja tych działań związanych z tym, co nam najbliższe tutaj w powiecie dzierżoniowskim w okręgu, a więc z maksymalnym wykorzystaniem środków na zadania infrastrukturalne, nie tylko w powiecie dzierżoniowskim, ale również szerzej. Mam tutaj na myśli obwodnicę
Wałbrzycha i skomunikowanie generalnie w kierunku autostrady A4 to są nasze dla nas bardzo istotne kwestie. Życzyłbym sobie, żeby Platforma sama bądź z koalicjantem miała taką siłę, żeby doprowadzić do jednomandatowych okręgów wyborczych. To, co udało się w wyborach do Senatu, to, co udało się w gminach o wielkości do 20 tysięcy mieszkańców, rozszerzyć również o inne samorządy i wreszcie o sam Sejm. No i wreszcie kwestie społeczne, edukacyjne. Mam tutaj w szczególności to, o czym mówiłem również 4 lata temu, a więc powiększanie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży, angażowanie jej w sprawy polityczne, społeczno-gospodarcze, zachęcanie do uprawiania polityki w dobrym tego słowa znaczeniu. Dziękuję panu bardzo za przybycie do studia Telewizji Sudeckiej. Dziękuję państwu. Państwa i moim gościem był dziś poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Smolarz i kandydat do parlamentu w jesiennych wyborach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.